z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 roku częściowo wolnych wyborów. Wyborów, które zaczęły zmiany w Polsce, zmiany, których nikt chyba w 1989 roku nie mógł przewidzieć, że nasz kraj będzie wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj. Będziemy mieć tak piękne miasta, wsie, infrastrukturę, drogi, ale też chyba nikt wtedy nie przewidział, że za kolejne 28 lat znów trzeba będzie upominać się o demokrację, o podział władzy, o prawa człowieka. Szanowni Państwo, chciałbym prosić na początek o zabranie głosu naszego kolegę Jacka Różyckiego. Myślę sobie, że mamy co świętować, szczególnie dzisiaj. Myślę sobie, że będzie jeszcze takie lato, w którym będziemy mogli świętować pełną wolność, tak, dobrze. Pełną wolność, bo to nie jest argument, drodzy Państwo, że nie wolno było tam demonstrować i że nikt nas nie leje, mówiąc kolokwialnie, za tym, że jesteśmy wolnymi ludźmi. To jest śmieszne. Wolno nam, oczywiście, że nam wolno. Świętujemy to, że między innymi właśnie to wolno. Ci ludzie 4 czerwca 1989 roku przed niespecjalnie mieli pewność i mieli dużo trudniej niż my mamy, a mimo to zrobili to i mimo tego całego braku, tego całego instrumentarium, którym my w tej chwili dysponujemy, oni byli w stanie to zrobić, ponieść sukces, tak? A właściwie to zwyciężyć. I oni to zrobili. I za to wielkie dzięki. I mam nadzieję, że w jakimś małym stopniu będziemy w stanie zrobić dokładnie to samo w ramach Komitetu Obrony Demokracji. Dziękuję Państwu za to, że jesteście. Myślę, że jesteśmy świętować. Jestem chyba, jak tutaj widzę, nas niedużo, więc jestem chyba sam, który brał udział w przygotowaniu tych wyborów 4 czerwca. Proszę Państwa, dla mnie było to ogromne przeżycie i wspaniały dzień. Spór wiedzieliśmy, że wygramy. Nie było możliwości, ani nie przypuszczaliśmy, że możemy przegrać. Wiedzieliśmy, że walczymy o słuszną sprawę, wiedzieliśmy, że nie mamy pełnej demokracji, że nie będzie pełnej demokracji, ale wiedzieliśmy, że każdy, który przystąpi z ramienia Solidarności do wyborów, na pewno wygra. Bardzo mi przykro, że to jest tak mało, że dzisiaj jest tak mało ludzi. Przecież to powinno być święto narodowe. Wtedy właśnie się zaczęła demokracja. Przypominam sobie dzień telewizyjny, w którym wywiad był z panią Joanną Szczepkowską właśnie. Ona powiedziała, że chciałaby coś przekazać Polakom. No ta pani mówi, no to proszę bardzo, więc ona mówi, proszę Państwa, 4 czerwca 1989 rok upadł komunizm w Polsce. Dla mnie, zresztą chyba i dla wielu Polaków, utkwiło to w pamięć. Nie wiem, co ja bym dzisiaj tam powiedzieć po tych 28 latach. Może to, że skoro prezydent łamie konstytucję, skoro to, że cały rząd to akceptuje, to według moich wiadomości, według mnie mogę powiedzieć, że dzisiaj, proszę Państwa, umarła demokracja. Prędzej czy później, a raczej prędzej, doczekamy końca zmiany powrotu pełnej demokracji w Polsce. Na zdrowie. Od wielu lat zmiany w Polsce pozytywne.
Różno mówiono o tych zmianach, że to Polska jest niesamodzielna, jak jest w Europie. Ale to nieprawda. My jesteśmy mocniejsi w Europie. Wiemy, że zostaniemy osamotnieni. Jeżeli nie będziemy bronić demokracji i tych wartości, które są na Zachodzie, zostaniemy osamotnieni, odizolowani. Już nas izolują. Już się odsuwamy na życzenie naszych rządzących. Jakim prawem dla nas, którzy kochamy wolność, kochamy świat, kochamy zachodnią Europę, jakim prawem oni nam tę wolność zabierają? Jestem za tym, żebyśmy bronili tej wolności do końca. Rozmawiajmy z ludźmi. Najważniejsza jest młodzież. Bardzo dobrze, że są teraz grupy prawników, ludzi światłych, którzy w szkołach tłumaczą, co to jest demokracja, tłumaczą, co to jest Trybunał Konstytucyjny, tłumaczą, co to są sądy niezależne. W tej chwili zabiera się nam nawet niezależne sądy. Był trójpodział władzy. Bardzo ważna, istotna rzecz dla wolności nawet tych ludzi, którzy teraz nie chcą o tym słyszeć. Myślą, że ta wolność jest im dana na zawsze. I sądzę, że zrozumieją, ale będzie za późno. Więc może edukujmy wszystkich naokoło, uśmiechajmy się do tych ludzi, ale też tłumaczmy i nie odpuśćmy. Dziękuję. Ten rząd, ta władza, ta dobra zmiana zabiera nam wszystko, z czym my, jako mieści wolności, jesteśmy od dawna związani. Przynajmniej od 1989 roku, a także wcześniej, to wszyscy ci, którzy walczyli o to, żeby w tym kraju było normalnie. Teraz w tym kraju normalnie nie jest. Na dodatek jest coraz gorzej. Obawiam się, że może być jeszcze gorzej, ponieważ mimo tego, że występujemy, mimo tego, że protestujemy, mimo tego, że robią się różne dobre ruchy prodemokratyczne, ten rząd nie odpuszcza. Ale musimy mimo wszystko robić to, robić swoje i generalnie przeciwstawiać się złu, bo to jest zło. Mówi się, że pan Jarosław Kaczyński jest inteligentnym człowiekiem. Ja bym prosił, żeby nie mylić inteligencji z cwaniactwem. To nie jest człowiek inteligentny. To jest człowiek cwany, który wie, w jaki sposób wpłynąć na swoich współpracowników i w jaki sposób przekazać tej części społeczeństwa, która nie myśli, która nie myśli, która rzeczywistość ocenia poprzez przekazy tego opisu. Uważam, że każdy rok